Osobiście uważam, że to wyjście wiele wnosi do życia człowieka. Możemy spojrzeć na historię Polski. Jest naprawdę szczegółowo i pięknie opisane. Jest wiele pięknych eksponatów. I naprawdę można zobaczyć to, jak ci ludzie żyli, ubierali się i czego używali. Jest to wspaniałe i zabiera dech w piersiach. Widzimy tutaj już bardzo dużo eksponatów. Krzysztof Niewiadomski, historyk. Widzimy chociażby kolekcję pasów kontuszowych, szlacheckich z XVII-XVIII wieku. Nasze muzeum ma ich ponad 20 w swojej kolekcji. To jest dużo jak na polskie realia. Z prawej strony widać także nowożytny ornat, inne przedmioty związane z kultem, ikony, czy też kielichy używane w czasie sprawowania mszy. Na wprost widzimy dominujące eksponaty, czyli obrazy z bractwa, autorstwa Bractwa Świętego Łukasza, które były prezentowane na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku, a po lewej stronie widać taki przeskok w historii do czasów najnowszych, do XX wieku. Mamy eksponaty związane z Solidarnością czy życiem codziennym w latach 70. i 80. XX wieku. Tak bardzo nowocześnie, takie to poświetlenie właśnie obrazów, to mega ładnie. Czy w ogóle o historii należy mówić? To jest bardzo przydatne informacje są, bo można się dużo dowiedzieć na pewno o różnych miejscach, o różnych przedmiotach. No i o historii jakby ludu i władzy, jaka kiedyś u nas była. Bardzo ciekawie, bardzo fajnie pokazane. Wiele tych rzeczy pochodzi z darów. Część po prostu ludzie przynosili. Czy gdybyś miał taką możliwość, albo czy gdybyś znał kogoś, kto ma coś i mógłby tutaj przynieść, to dobry pomysł, żeby zostawić? Oczywiście, pokazanie innym ludziom, jak to wyglądało, jest naprawdę bardzo ważne. Jakbym mógł coś podarować, bym podarował od razu. Na naszej wystawie inauguracyjnej będzie można zobaczyć Monika Matwiejczyk, kierownik działu zbiorów. Cały przekrój obiektów, które znajdują się w kolekcji muzeum. Kolekcja muzeum liczy w tej chwili około 60 tysięcy obiektów, z czego ponad 2/3, czy około 2/3 są darowizny. W związku z tym na tej wystawie będziemy chcieli pokazać sposób, w jaki muzeum gromadziło swoją kolekcję, jak budowało swoją kolekcję przez ostatnie kilkanaście lat. Będąc muzeum historycznym, my nie skupiamy się na zbieraniu tylko dzieł sztuki czy wspaniałych, drogich, no, wartościowych eksponatów, ale zbieramy bardzo szeroko i pamiątki historyczne, i obiekty związane z życiem codziennym. Staramy się pokazać ten przekrój, czyli to, co udało nam się zgromadzić i w jaki sposób zostało to pozyskane do zbiorów. To znaczy, raz udało nam się wylicytować na aukcji portret, malutki portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i osobiście odbierałam go w antykwariacie we Francji, w Paryżu, i uderzyło mnie to, że antykwariusz, który nam wydawał ten obiekt, właśnie powiedział, że on się cieszy, że król wraca do domu, że król wraca do Polski. Innym bardzo takim ważnym, ciekawym, ale też jakby długotrwałym procesem pozyskiwania było pozyskanie tego zbioru pasów kontuszowych. Udało nam się pozyskać 22 pasy kontuszowe, bardzo różnorodne. Inna również ciekawa historia związana jest z suknią XVIII-wieczną, którą kupiliśmy w Australii. Jakby kontakt z darczyńcami jest też bardzo ważny. To znaczy, często ludzie przychodzą do nas i niosą z tymi obiektami swoje historie. Często są to obiekty, które są niepozorne i tak w zasadzie bez kontekstu historycznego i kontekstu często rodzinnego, no są, wydają być się zwyczajne. A ta historia opowiedziana rodzinna i ten ładunek emocjonalny, który darczyńca wnosi czy przynosi z tym obiektem, sprawia, że stają się one wyjątkowe i jesteśmy w stanie opowiedzieć nimi wyjątkowe historie. Wystawa Wielkie i Małe Historie, ona jest w ogóle pewnego rodzaju rozwinięciem projektu Małe Wielkie Historie, takiego projektu zbierania, który uruchomiliśmy kilka lat temu. Sensem tego jest to, żeby pokazać, że nasza historia, historia Polski jest zawarta w obiektach. I obiektach bardzo różnych. To są czasami rzeczy dotyczące właśnie tej wielkiej historii. Na przykład mamy taką poduszkę uszytą z proporca Rady Regencyjnej, z pięknym haftowanym orłem, który jest jakimś tam świadectwem tych
tego momentu odzyskiwania niepodległości. Prawdopodobnie pochodzi z 2016 albo 2017 roku. Ale jednocześnie są też czasami właśnie takie pamiątki, jakieś zdjęcia, a też czasami bardzo przejmujące rzeczy. Na przykład otrzymaliśmy od syna Ryszarda Siwca ten testament Ryszarda Siwca, czyli człowieka, który dokonał samospalenia w proteście przeciwko udziałowi Ludowego Wojska Polskiego w tej agresji na Czechosłowację w 1968 roku w stłumieniu Praskiej Wiosny. Ale też są tam dwa obiekty, które są kopiami. A kopiami dlatego dla nas ważnymi, że one zostały stworzone specjalnie już do wystawy stałej i mają bardzo wiernie naśladować dwa takie fundamentalne pomnikowe dokumenty związane z historią Polski, czyli dokument Unii Lubelskiej i dokument Konfederacji Warszawskiej. To są piękne dokumenty, to są niesłychanie wartościowe dokumenty i to są dokumenty przechowywane i bardzo wrażliwe właśnie na światło. Po prostu ze względów konserwatorskich lepiej jest zrobić taką doskonałą kopię i eksponować ją, bo ona nie podlega tym ograniczeniom, co oryginał. Więc tu jest uzasadnienie po prostu ze względu na dobro tych oryginalnych obiektów. Podchodzę, czytam, co jest, do czego, kto co używał, kto co tworzył. A też warto dodać to, że jest tutaj też nie to, co się działo kiedyś w jakiejś dalekiej historii, ale też jest zwracana uwaga na to, co się dzieje teraz. Prawda, koronawirus jest, prawda, wystawa jakaś delikatna, gablota z wojny na Ukrainie jest, prawda, tutaj tylnia klapa samochodu. Uważam, że to jest bardzo dobre nawiązanie do tego, że nie pokazuje muzeum to stricte, co się działo w dalekiej przyszłości, tylko co się dzieje teraz między nami. Warto jednak zwracać uwagę na takie rzeczy, no i taka wystawa dobrze wpływa na młode osoby w szczególności. Na pewno jest wartościowa pod względem uzupełnienia wiedzy na temat przede wszystkim Solidarności i czasów komunizmu oraz Polski za czasów wojennych. No jest tutaj na pewno dużo wartościowych eksponatów, różne mundury. Też na pewno przybliży nam kulturę tamtych czasów w Polsce. Przede wszystkim po to, żeby mieć świadomość tego, jak ludzie wtedy żyli, jakie były wtedy czasy i też przede wszystkim na temat tego, w jaki sposób rozwinął się nasz kraj i daje nam to szerszy pogląd na naszą kulturę. Dzięki temu budujemy naszą tradycję. Takim miejscem, które będzie z kolei przypominało te trudniejsze epizody naszej historii, ale też i trochę epizody chwały. To będzie ta przestrzeń poświęcona II wojnie światowej, gdzie między innymi będziemy pokazywali polskie siły zbrojne na zachodzie i sukcesy polskich lotników. Mamy kokpit samolotu Hurricane, czyli takiego, na którym polscy lotnicy walczyli w czasie bitwy o Wielką Brytanię. Ale mamy tutaj też tę tak zwaną Polskę, niedaleko też jest ta polska Enigma, która przypomina o osiągnięciach polskiego wywiadu. Mamy również przestrzeń poświęconą terrorowi, czyli temu, co najstraszniejsze w czasie II wojny światowej, zarówno terrorowi wobec Polaków, jak i Holokaustowi. No i zarówno pokazujemy terror niemiecki, jak i terror sowiecki. Wreszcie przestrzeń poświęconej już historii całkiem nowej, czyli po II wojnie światowej. Mamy trochę, staramy się zarówno pokazać terror epoki komunistycznej, ale również to, w jaki sposób Polacy radzili sobie z terrorem, ale też z tą opresywnością systemu. To między innymi jest walka opozycji i Solidarności ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej na czele, jako taką jedną z ważnych miejsc tej ekspozycji poświęconej właśnie okresowi PRL-u. To będzie taki duży pokaz multimedialny z tych fragmentów filmów ze strajków w Stoczni Gdańskiej i z rokowań zmierzających do podpisania porozumień gdańskich. Tam również będziemy pokazywali niesłychanie ważne dla nas pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II, która była tym jakimś tam zaczątkiem, takim przypływem nadziei, który wykorzystała Solidarność, zrodziła Solidarność. Historia to jest taki zapis naszego DNA, zapis tego, skąd pochodzimy, ale też jest takim fundamentem naszego myślenia o tym, dokąd zamierzamy iść. Bez rozumienia historii myślę, że czulibyśmy się trochę zagubieni. Dla nas, zarówno dla rozumienia samych siebie, jak i dla pewnej komunikacji między sobą, a wreszcie też dla komunikacji z innymi narodami, znajomość historii jest absolutnie fundamentalna. Uważam, że powinniśmy zapamiętywać takie
ważniejsze daty, wydarzenia. Uważam, że nasi przodkowie walczyli o coś. Żyjemy w lepszych czasach niż nasi dziadkowie, pradziadkowie się wychowywali, więc uważam, że no, historia jest potrzebna, po prostu musimy się jej uczyć.